Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam na kolejny wykład z patrologii. Jesteśmy już po dwóch wykładach. Powiedzieliśmy sobie ogólnie, kim są my, ojcowie Kościoła, dlaczego warto ich studiować, dlaczego warto się z nimi też zaprzyjaźniać, utrzymywać kontakt duchowy i intelektualny. Powiedzieliśmy sobie też o tych pierwszych wyzwaniach, przed którymi stanęło chrześcijaństwo, które pojawiło się w świecie, w świecie judaizmu, jak sobie układało relacje z tymi, z których wyszło. Jak początkowo funkcjonowało chrześcijaństwo jako jeszcze judo-chrześcijaństwo, które stopniowo zanika z tego prostego powodu, że coraz więcej osób przyjmujących wiarę w Jezusa Chrystusa już nie pochodzi z narodu wybranego, z narodu, który ma długą tradycję kontaktu z jedynym Bogiem, natomiast coraz częściej rekrutują się ze świata pogańskiego. Mówiliśmy już o tych trudnościach, które przeżywa chrześcijaństwo, borykając się z dwoma tradycjami. Z tą tradycją, która kultywuje jeszcze zwyczaje starego prawa, prawa mojżeszowego, i z tą tradycją, która jest nowa, która rodzi się właśnie z tego powodu, że do kościoła wchodzą ludzie wywodzący się z innych języków, z innych kultur, z innych doświadczeń. Na kolejnym spotkaniu z patrologią i z naszymi ojcami chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się. Jak chrześcijaństwo układa sobie relacje z tym nowym światem, ze światem pogańskim, które tak naprawdę jest wyobrażane, czy znajduje swój konkretny wyraz w Cesarstwie Rzymskim. Świat ówczesny bowiem tak naprawdę jest całkowicie zdominowany przez, przez Rzymian i to oni dyktują warunki funkcjonowania wszystkim grupom społecznym, wszystkim grupom religijnym, wszystkim grupom etnicznym żyjącym w tamtym czasie w naszym świecie. Oczywiście jest też świat poza Europą, jest też świat na granicach Imperium, ten świat jest też znany, to jest świat barbarzyński, to jest świat bardziej na wschód, czyli całe królestwo Persów, królestwo Armenii, które w dużej mierze cieszy się niezależnością, ale zasadniczo cała przestrzeń basenu Morza Śródziemnego jest zdominowana przez Rzymian. Rzymianie założyli swoje miasto, które jest wiecznym miastem, w roku 753 przed naszą erą, na Półwyspie Apenińskim, w tym rejonie, który nazywamy Lazio. I tam stamtąd pomału zdominowali cały Półwysp Apeniński, całą Italię, stopniowo rozszerzając swoje panowanie nad Morze Śródziemne, pokonując Kartaginę i w Europie. I w tym momencie, kiedy na świecie pojawia się chrześcijaństwo, Rzymianie kontrolują tak naprawdę wszystkie te tereny, które... Dzisiaj nazywamy Europą Zachodnią i Południową oraz Północną Afryką i Bliskim Wschodem. Oczywiście granicą jest Persja, tam cały czas są tarcia, ale ta granica jest dość stabilna i dość daleko posunięta na wschód, a zatem możemy śmiało powiedzieć, że cały basen Morza Śródziemnego jest kontrolowany przez Rzymian i zarządzany z Rzymu. I właśnie w tym państwie, w tym kraju przychodzi na świat chrześcijaństwo. I wszyscy doskonale wiemy, że pierwsze kontakty z państwem rzymskim wpisały się w historię kościoła jako okres prześladowań. Jako ten czas trudny, jako ten czas, kiedy lała się krew chrześcijan. Mamy gdzieś w głowie wyobrażenia, które każdy Polak wynosi z lektury Kwowady z Henryka Sienkiewicza o tym brutalnym neronie, który pastwi się nad chrześcijanami. Ale to są oczywiście wyobrażenia, które musimy potem zweryfikować krytykom historii. I mimo tego, że rzeczywiście niejednokrotnie dochodziło do krwawych prześladowań, to raczej ten okres należałoby nazwać przede wszystkim okresem nie Legalizacji chrześcijaństwa. Imperium Rzymskie bowiem miało swoją politykę religijną. Jednym z najważniejszych urzędników najpierw republiki, a potem ten urząd został złączony z urzędem cesarskim, z władzą cesarską, był Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan, który regulował wszystkie sprawy związane z kultem, z religią. A zatem nie było w Imperium Rzymskim religii, która nie byłaby zalegalizowana. W pewnym sensie możemy śmiało powiedzieć, że istniało, istniało jakieś ministerstwo do spraw religii. I tak jak obecnie związki wyznaniowe się legalizują, i wtedy są w, w, wpadają we wszystkie obowiązki, ale także i przywileje stanowione przez prawo. Tak samo w, w Imperium Rzymskim właśnie taka rzeczywistość funkcjonowała. I przez pierwsze wieki chrześcijaństwo było religią nielegalną, czyli niezalegalizowaną. To nie od razu oznacza, że było prześladowane i było zakazane, natomiast funkcjonowało właśnie jako coś nieformalnego. A jeżeli nieformalne, to znaczy niemające mające praw. I łatwo narażone z tego właśnie powodu, że nie ma tych praw, na prześladowania wynikające z różnych napięć społecznych, z tej słabości prawnej. Tak jak człowiek bez papierów, tak jak człowiek bez praw, tak samo chrześcijanin w Imperium Rzymskim, z tej racji, że był chrześcijaninem, mógł łatwo narazić się na jakieś przeciwności, mógł łatwo narazić się na prześladowania. I ten pierwszy wiek. Prześladowań, jest dość dobrze znany i dobrze o nim pamiętamy. I te, te wszystkie historie, które gdzieś wpisały się w doświadczenie Kościoła, bazują właśnie na tym doświadczeniu, na tych pierwszych prześladowaniach i na tych pierwszych trudnościach, które wynikają z napięć społecznych. W, wiekach, w pierwszych wiekach jeszcze nie ma regularnych państwowych prześladowań Kościoła. O samej naturze prześladowań Starożytności chciałbym Państwu polecić książkę Marie Françoise, Baslez, prześladowania w starożytności. To jest naprawdę bardzo dobra pozycja, która pozwala lepiej zrozumieć te wszystkie mechanizmy, bo jest pewien mit, jest pewne wyobrażenie o tych prześladowaniach w starożytności, że państwo rzymskie ziało nienawiścią do chrześcijan, i chrześcijanie dlatego byli prześladowani. Natomiast ta pozycja bardziej wam unaoczni pewne zwyczaje, które wcale nie przeminęły wraz z skończeniem się starożytności, czyli to proste zjawisko, że różnice religijne, różnice światopoglądowe tworzą napięcia i mogą doprowadzić do prześladowania jednej grupy przez drugą. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły tego zagadnienia, bo jest to oczywiście kolejny temat, który można by bardzo rozszerzyć. Natomiast mówiąc o sprawach zupełnie fundamentalnych, prześladowania biorą się z tego prostego powodu, że każde społeczeństwo tworzy, dąży do tego, żeby być jak najbardziej jednolite, zjednoczone i dzięki temu ma siłę ekonomiczną, polityczną i też militarną. I to tworzenie się grup. Tworzenie się struktur społecznych, czyli tworzenie się jedności etnicznej, plemiennej czy narodowej, jak to dzisiaj mamy w naszej kulturze europejskiej, domaga się pewnych elementów jednoczeniowych, tak żeby każdy człowiek przychodzący na świat i każdy człowiek stający się częścią społeczeństwa odczuwał nie tylko swoje indywidualne istnienie, swoją indywidualną tożsamość, ale aby było w nim coś, co możemy nazwać poczuciem przynależności do pozostałych. Czyli żeby istniało nie tylko jednostkowe ja, ale żeby istniało także pewne wspólnotowe my, bo to my daje ludziom siłę, bo to my pozwala zrobić więcej. Być silniejszymi i daje moc, której człowiek nie ma sam z siebie. I to te więzy przynależności są tworzone przez różnego rodzaju przestrzenie w naszej kulturze i religia odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Starożytni mieli to głębokie poczucie, że ich miasta, ich, ich społeczności są jednoczone właśnie bóstwem. Każde miasto miało swojego Boga, każda grupa etniczna. Jest grupą, która wywodzi się niejednokrotnie z jakichś korzeni mitycznych czy wręcz boskich, to zawsze jakiś Bóg zakładał miasto, to zawsze jakiś heros związany z Bogiem zakładał miasto, i to właśnie, że razem oddajemy cześć naszemu duchowemu mistrzowi, naszemu duchowemu opiekunowi jakiemuś bóstwu, sprawia, że jesteśmy razem tworzymy daną społeczność. A zatem, jeżeli w jakimś mieście pojawiali się ludzie, którzy byli zdystansowani do, tego bóstwa gdzieś dystansowali się od życia społecznego. Dystansowali się od tej jedności, którą wszyscy wokoło odczuwali. Żeby dać jakiś przykład z naszego świata, no to jest trochę tak, jeżeli byśmy naszą to, polską tożsamość chcieli budować na tym głębokim przekonaniu, że Polak to jest katolik. A zatem, jeżeli ktoś nie świętuje Bożego Ciała, jeżeli ktoś nie ma zwyczaju uczestniczyć w praktykach Kościoła katolickiego, w pewnym sensie jest też zdystansowany od społeczności. Całego narodu, czyli dystansuje się również nie tylko od samego kultu, nie tylko od samych przekonań religijnych, ale dystansuje się społecznie. I ten splot religii z życiem społecznym sprawia, że grupy religijne, które nie uczestniczą w tym doświadczeniu, które jest elementem jednoczącym daną społeczność, stają się elementami wrogimi. Stają się elementami, które rozbijają tę jedność, i przy różnych napięciach mogą się stworzyć takie okoliczności, że te grupy zaczynają być prześladowane jako wrogowie. I to nie jest przypadek tylko i wyłącznie chrześcijan. Starożytność zna doświadczenia prześladowania jednych grup pogańskich przez inne grupy pogańskie jednych ludzi, którzy tak, a nie inaczej myślą, przez ludzi, którzy właśnie uważają, że to. Coś innego ma nas jednoczyć. Chyba takim najbardziej znanym przykładem starożytnego prześladowania to jest Sokrates, mieszkaniec Aten, który przez swoich własnych obywateli został tak naprawdę skazany na śmierć, czyli zmuszony albo do, do wygnania, albo do samobójstwa właśnie z tego powodu, że on krytykował bóstwa. Między innymi taki był zarzut, jaki mu stawiano. Były dwa. Jeden to ateizm, bezbożność, a drugi to depresja. Dep Deprawacja młodego pokolenia, właśnie tym sposobem myślenia. I znamy Sokratesa który rzeczywiście próbuje krytykować bóstwa pogańskie, krytykować religię pogańską. I z tego powodu jest odbierany właśnie jako ten, który rozbija jedność swojego miasta i jest skazany na banicję, na wygnanie albo usunięty wręcz biologicznie ze społeczności. I tego rodzaju prześladowań w świecie starożytnym było całkiem niemało, bo trochę też jest mitem to nasze wyobrażenie, że świat starożytny był niesamowity, Tolerancyjny, bo pogaństwo tolerowało wszystkie inne kulty. Rzeczywiście system religijny był tak skonstruowany, że może nie było aż takich napięć jak pojawiają się, kiedy element religijny staje się fundamentalny dla budowania więzów, więzów społecznych. Natomiast to nie znaczy, że w świecie starożytnym nie było prześladowań. Byli prześladowani Żydzi. Mamy cały przykład Antiocha IV Epifanesa, kiedy, który jego sposób budowania czy zarządzania prowincją Izraela doprowadził do rewolty religijnej, do powstania Machabeuszy, bo religia, religia żydowska była wtedy prześladowana Uciskana i ludzie się zbuntowali. Mamy przykłady wielu pogromów Żydów w. W starożytności. I tak naprawdę, też pierwsze prześladowanie, które dotknęło chrześcijan, było tak naprawdę prześladowaniem wymierzonym właśnie w społeczność żydowską. Y czytamy y u Svetoniusza, to jest historyk rzymski z przełomu wieków, gdzieś jego datę urodzenia się umieszcza w roku 70, datę śmierci w roku 140. On napisał Żywoty Cesarzy, i w taki sposób pisze o Klaudiuszu. Że, czyli mówimy o okresie panowania cesarza 49-50 rok, że wypędził z Rzymu Żydów za to, że bezustannie wichrzyli Podżeganie przez jakiegoś Chrystosa. A zatem domyślamy się, tak to interpretujemy, że te spory, o których mówiliśmy na poprzednim wykładzie pomiędzy Żydami, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, i tymi Żydami, którzy odrzucają Jezusa jako mesjasza i zbawiciela, że one doprowadziły do napięć społecznych i Klaudiusz wypędził wszystkich Żydów z miasta, żeby mieć spokój. I i w tym momencie ucierpieli również chrześcijanie, bo chociaż Chrystus oczywiście już jest w swojej chwale wiecznej, a zatem to nie mógł podżegiwać do, do walk w sposób historyczny, to prawdopodobnie właśnie ta kwestia sprawiła, że, że Żydzi nie byli mile widziani. Czyli tej wolności religijnej, żeby dyskutować, a dyskutowano niejednokrotnie nie tylko silnymi argumentami, ale także argumentem siły, nie mieli tej wolności. Żeby ustalać między sobą, czy Jezus jest Zbawicielem, czy nie jest, i zostali z Rzymu wypędzeni. I potem te prześladowania w tych pierwszych wiekach, które znamy, które są odnotowane w historii, czyli prześladowania przez. Nerona, o których całkiem sporo czytamy, z kolei, Tacyta, odsyłam Państwa do tej, do, tej historii, do tej historii starożytnej, były właśnie spowodowane tym, że chrześcijanie byli obywatelami drugiej kategorii i zwykłym mechanizmem społecznym. O Neronie wiemy, że zaczął prześladować chrześcijan, żeby odwrócić uwagę od samego siebie, od swoich decyzji, zwłaszcza o tej decyzji, którą, która gdzieś na kartach historii się pojawia, zburzenia czy spalenia. Rzymu. No w każdym razie tak funkcjonują prawa społeczne, że czasami trzeba przerzucić uwagę z jednego tematu na drugi i temat religii, temat kultu gdzieś jest takim tematem, który może przywołać wiele emocji i nadaje się na tego rodzaju rzeczy. Natomiast nikt w takiej sytuacji nie wykorzystuje religii, która jest w większości, systemu religijnego, filozoficznego, który dominuje na danym Terenie, ale właśnie te mniejszościowe. I stąd mniejszości religijne są bardzo narażone na różnego rodzaju manipulacje społeczne czy polityczne, które doprowadzają do prześladowań. I to jest ten czas, kiedy na, na chrześcijan spada prześladowanie. I to, co chyba jest ważne z tego okresu, to nie tyle sam fakt, że tak się dzieje, bo jest to rzecz, która nie jest jakoś tam wyjątkowo chrześcijańska. Jak wspomniałem, tego rodzaju prześladowań będą doświadczały wszystkie mniejszości religijne na danym terenie, ale to, co jest ważne do odnotowania i do zapamiętania, to sposób, w jaki chrześcijanie przeżywają to prześladowanie. Bo naturalnym odruchem w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy prześladowani, jest jakieś zwieranie szeregów obrona, która bardzo często przeradza się w atak. Bardzo często właśnie ta krew przelewana niewinnie na skutek prześladowań, staje się też politycznym kapitałem do tego, żeby w przyszłości przejąć władzę w danym terenie i broniąc samych siebie, również wymierzyć sprawiedliwość, czyli niejednokrotnie już po w drugim czy trzecim. Pokoleniu to ze sprawiedliwością ma mniej wspólnego, a staje się jakimś odwetem. Tym, którzy do tej pory byli. Naszymi ciemiężycielami. Natomiast chrześcijanie w, na taką sytuację prześladowań reagują w sposób zupełnie wyjątkowy. Dla nich to jest okazja do składania świadectwa. Chrześcijanie nie czują się bowiem nigdy do końca i w całej pełni obywatelami danego kraju. W tekście z początku II wieku, to jest tekst zwany listem do Diogneta, autor pisze, że chrześcijanie żyją w, na, w każdej ziemi obcej jak w ojczyźnie, ale. Każda ojczyzna jest, jest dla nich ziemią obcą. Ta, ta przynależność społeczna kościoła ludzi wiary chrześcijańskiej jest Inna niż przynależność społeczna tych, którzy wiary chrześcijańskiej nie podzielają. W chrześcijaństwie bowiem pojawia się nowe, nowe oczekiwanie na Królestwo Wieczne, na świat, który przyjdzie. Święty Paweł ujmuje to słowami: Nasza Ojczyzna jest w niebie, a teologia Kościoła mówi o tym wychyleniu eschatologicznym chrześcijan, czyli na tym oczekiwaniu, Nowego świata, nowego narodu, nowego miasta, które Bóg buduje i przygotowuje. I chrześcijanie czują, że tam przynależą. I z tamtej społeczności nikt ich nie może wyrzucić, dlatego prześladowania nie są aż tak z ich punktu widzenia niszczące, bo nie mogą im odebrać życia wiecznego. I jak długo pozostają chrześcijanami, czyli żyją właśnie w tym przekonaniu, które im Chrystus zostawił, że mają miłować nawet nieprzyjaciół, tak długo nie odpowiadają złem na zło. you cool. tak długo nie wchodzą w te gry społeczne i polityczne, które są skąd inąd całkowicie naturalne. I dlatego z tego okresu ci, którzy w czasie prześladowania ponieśli śmierć, oddali swoje życie, postąpili w taki, a nie inny sposób, Kościół w tych ludziach dostrzega przede wszystkim świadków. I to słowo, którym się posługujemy na opisanie chrześcijanina, który oddaje swoje życie, w języku greckim brzmi dokładnie nie tak, to jest martyr, czyli świadek. W nim zobaczyliśmy człowieka, który naprawdę żyje życiem wiecznym. W nim zobaczyliśmy człowieka, który jest właśnie obywatelem tego innego świata, świata, który nastanie, gdy Chrystus powróci, świata, w którym nie ma moi Swo nie, swoi, nie swoi. Nie ma jednego narodu przeciwko drugiemu narodowi, ale wszystkie narody są skupione razem i wysławiają jednego Boga. A zatem y, męczennik to jest ten. Kto świadczy właśnie o tej wierze, że nawet osoba, która występuje przeciwko mnie, która odmawia mi moich praw, która mnie atakuje i która godzi na moją majątność albo na moje życie, nie jest mi wrogiem. Gdzieś w głębi serca kryje się cały czas oczekiwanie, że on będzie moim bratem i ja go już teraz za takiego uważam, a zatem na zło nie odpowiadamy złem. I ten pierwszy okres pełen jest takich ludzi. Pełen jest przepięknych świadectw męczenników, jak Ignacy Antiocheński, jak Polikarp ze Smyrny, jak Perpetua i Felicyta w północnej Afryce. i Ich życiorysy, ich świadectwo, ich słowa, ich postawa wewnętrzna są dla nas nieustannie właśnie wzorem, jak przeżywać ten czas, kiedy wiara nie buduje jedności, ale wiara, którą wyznajemy, niestety ściąga na nas. Gniew, marginalizowanie czy nawet niebezpieczeństwo utraty życia. A zatem z jednej strony, ten okres jest ciężki, jest trudny, z drugiej strony, on nie jest też niczym niezwykłym, prześladowania, napięcia społeczne, brak jedności i również wykorzystywanie religii do celów politycznych i nastawiania jednych ludzi przeciwko drugim jest dość naturalny w doświadczeniu społecznym, więc te doświadczenia są trudne, ciężkie i normalny, natomiast to co jest bezcenne dla poznawania tamtego czasu, to jest przyglądanie się męczennikom, przyglądanie się tym, którzy ukazali ten nowy sposób postępowania i myślenia, który znajdujemy w Jezusie Chrystusie inną bardzo cenną rzeczą z tego okresu prześladowań to jest cały ten dział doświadczenia kościoła, który nazywamy apologią. Bo chrześcijanie nie pozostali niemi wobec prześladowań. Chrześcijanie zaczęli dawać odpowiedź. Apologein znaczy odpowiadam. Apologia to jest właśnie odpowiedź. Najczęściej odpowiedź na zarzuty. Jeżeli spotykali się z jakąś oceną, która ich odrzucała, która ich Potępiała, która odmawiała im pewnych praw, bo tak postrzegali to zjawisko, które pojawiło się w Cesarstwie Rzymskim, Rzymianie czy inni ludzie, chrześcijanie dawali odpowiedź. I takich tekstów i takich apologii zachowało się Całkiem sporo. Ja pozwolę sobie tylko przywołać imiona e, kilku e, apologetów, natomiast zachęcam oczywiście do, do lektury, do e, pogłębiania znajomości tych e, treści. Mamy Justyna Męczennika, Tacjana Syryjczyka, Apolinarego, z Steofila Teofila z Antiochii, Hermiasza Kwadratusa, Arystydesa z Aten, Arystona z To są e, pierwsi apologety greccy. Jeżeli chcielibyście sięgnąć po ich pisma, to wydawnictwo M w roku 2004 wydało cały tom, to jest Biblioteka Ojców Kościoła numer 24, w przekładzie księdza Leszka Misiarczyka właśnie tych apologii. Więc tutaj znajdziecie większość tych tekstów, które zostały zachowane i jak chrześcijanie odpowiadali światu, który ich otaczał na zarzuty o bezbożność, o nieprawość, o demoralizację. Bo z zarzutów, które Przede wszystkim świat starożytny wnosił wobec chrześcijan, to była bezbożność. Chrześcijanie byli postrzegani jako bezbożnicy w świecie niesamowicie pobożnym. Co prawda, my dzisiaj raczej o tamtej pobożności powiemy z zabobon, ale to oni nas tak wtedy nazywali, że chrześcijaństwo było jakimś zgubnym zabobonem. Natomiast ten spór, właśnie o to, jak się czci Boga, był sporem fundamentalnym. Dlatego też tak skutecznie chrześcijanie odnajdywali się w Sokratesie, bo on. Zginął jako bezbożnik, chociaż był człowiekiem, który o Bogu bardzo dużo myślał, w Boga wierzył, ale nie w taki sposób, w jaki do tej pory ludzie byli przyzwyczajeni. I, i chrześcijanie uchodzili za bezbożników z tego prostego faktu, że odrzucali kult wielu bogów. Chrześcijanie uważali, że jest jeden Bóg, ale oddawali mu też cześć w zupełnie inny sposób, bo ten Bóg, którego czcili, jest zupełnie innym Bogiem. Jest zupełnie inną koncepcją, którą chrześcijanie mieli w głowie w porównaniu z tym, jak Boga czy Bóstwo postrzegał świat. Poza chrześcijański. I ten zarzut o bezbożność był zarzutem bardzo konkretnym, bo chrześcijanie nie chodzili do świątyń, nie składali ofiary bogom pogańskim, a jeżeli tego nie robili, to w pewnym sensie nie wspierali innych swoich współobywateli w zdobywaniu tego, co daje kult. A to były bardzo poważne rzeczy w starożytności, bo kult Boga zapewniał przede wszystkim pomyślność. Starożytni ludzie byli bardzo głęboko religijni, i byli gdzieś bardzo mocno zanurzeni w te siły większe od natury, oni gdzieś czuli, że wojna, płodność, dobrobyt, urodzajność ziemi, pomyślność w miłości, to nie jest rzecz naturalna, to są rzeczy boskie. Każda z tych rzeczy ma swoje bóstwo, a zatem każde bóstwo trzeba uczcić, uszanować, żeby otrzymać od niego to, co ono daje. Jeżeli chcemy wygrać wojnę, no to musimy składać ofiary Marsowi czy jakiemuś innemu bóstwu, które daje męstwo w walce i powodzenie w bitwach. Jeżeli chcemy zapewnić sobie urodzaj ziemi, to czcimy Demeter czy jakąś inną boginię czy inne bóstwo, które właśnie daje nam to, że nasze pola obrodzą. A zatem, jeżeli ktoś to lekceważy, jeżeli ktoś nie dba o to, no to znaczy, że ma tak naprawdę w lekceważeniu pomyślność swojego miasta. I stąd powstają te napięcia. A zatem zarzut o, o bezbożność był jednym z głównych zarzutów i o to, jak odpowiadają na to chrześcijanie. Chciałbym przeczytać fragment z apologii Justyna. Męczennika. Justyn pisze do swoich współobywateli, którzy nie rozumieli jego wiary i jego pobożności w następujący sposób: Nie jesteśmy bezbożnikami, gdyż czcimy przecież Stwórcę Wszechświata, lecz twierdzimy zgodnie z tym, jak nas pouczono, że on wcale nie potrzebuje krwi ani libacji, czy też kadzideł. Wielbimy go jak tylko potrafimy modlitwą i dziękczynieniem za wszelkie dary, przekonani, że jedyna cześć godna Boga polega na tym, by to, co on stworzył na pożywienie, nie wrzucać w ogień, ale używać dla siebie. I nieść bliskim, i nieść, przepraszam, ubogim. A zatem to jest ten nowy kult, który się pojawia w chrześcijaństwie. Nie rzucanie kadzideł, nie palenie jedzenia, żeby było miłą wonią dla Bóstwa, ale korzystanie z tego, co Stwórca nam daje, z dziękczynieniem. I dzielenie się z ubogimi i potrzebującymi. A zatem odpowiedź chrześcijan nie jest taka, że wy nie macie racji, tak zupełnie, że całkowicie jesteście w błędzie, ale jest próbą zaprowadzenia, Да. Yeah. Innych ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, z którymi żyjemy w jednym mieście, z którymi żyjemy w jednym kraju, do innego rodzaju pobożności, do innego rodzaju religijności. Ta religijność niejednokrotnie była dla Pogan brakiem religijności, bo chrześcijanie właśnie nie czynili tych widzialnych znaków, które dla Pogan były znakiem pobożności, natomiast dla chrześcijan to jest właśnie kult. Kult chrześcijański zawsze był przez ojców kościoła nazywany Kultem logicznym, czyli kultem dokonującym się w duchu, kultem dokonującym się nie w rytach, nie w jakichś obrzędach zewnętrznych, ale kultem dokonującym się w głębi ludzkiego serca. I to jest autentyczny i rzeczywisty kult. A dla pogan to było nie wiadomo co, to właściwie nic nie znaczyło. I stąd te napięcia: czy chrześcijanie czczą bóstwo, czy bóstwa nie czczą? Czy chrześcijanie walczą o to, żeby bóstwo było nam życzliwe i zapewniało dobrobyt, czy chrześcijanie od tego stronią i w ten sposób stają się wrogami rodzaju ludzkiego? Innym bardzo ważnym Zarzutem stawianym chrześcijanom, który jest związany bardzo mocno z, z tą pobożnością pogańską, jest pytanie o to, czy chrześcijanie są dobrymi obywatelami swoich miast. Bo spośród bóstw jest zawsze jakieś bóstwo, które czuwa nad władzą, które czuwa nad cesarzem, które czuwa nad królem, które czuwa nad tym. Kto sprawuje władzę w społeczności. A to, że troszczyć się o władzę jest niesamowicie ważne, wynika z prostego faktu, że ład społeczny jest zagwarantowany przez sprawną władzę, przez sprawną administrację. Tam, gdzie pojawia się anarchia, tam pojawia się chaos, tam pojawia się napięcie, walka, wojna, zniszczenie. Natomiast tam, gdzie władca jest mądry, cieszy się pomyślnością swojego bóstwa, tam społeczność jest dobrze zarządzana, dobrze rządzona, a zatem żyje w pomyślności. I oddawanie kultu bóstwu opiekuńczemu cesarza albo bóstwu opiekuńczemu króla, czy temu Bogu, którego emanacją, czy przejawem, czy uosobieniem w człowieczeństwie jest władca, jest znakiem bycia dobrym obywatelem, jest znakiem szacunku i akceptacji władzy. Jeżeli przestaje składać ofiary na cześć ducha opiekuńczego cesarza, to znaczy, że nie bardzo mi zależy na tym, żeby przy władzy pozostał ten człowiek, który aktualnie ją sprawuje. Jeżeli nie Oddaje czci bóstwu, które, którego synem, którego wybrańcem jest miłościwie nam panujący ten czy inny władca, no to znaczy, że staje się wrogiem władzy. I odpowiedź chrześcijan na to jest już nie tylko taka, że. Mówią o tym, że oddają cześć stwórców wszechświata, ale przywołują innego rodzaju obywatelstwo, że bycie obywatelem to jest przede wszystkim przestrzeganie praw, przestrzeganie zasad. I to jest rzeczywiście ten argument, który pojawia się w obronach pisanych i przedstawianych poganą przez chrześcijan, że my jesteśmy dobrymi obywatelami właśnie dlatego. Że bycie dobrym obywatelem nie oznacza kultu, które gwarantuje nam dobrego władcę, ale posłuszeństwo dobrym rozkazom, które ten władca stanowi, ale posłuszeństwo słusznym i godziwym prawom, które są ustanawiane. A zatem chrześcijanie nie pozostają niemi i wobec tej sytuacji prześladowań, w której Funkcjonują w pierwszych wiekach, a ich odpowiedź jest próbą ukazania ich sposobu postępowania i przekonania świata, który ich prześladuje, do tego, że racji nie mają. Raz jeszcze polecam te teksty pierwszych apologetów greckich, które bez problemu znajdziecie. Wiele z nich znajdziecie na pewno w internecie. A jeżeli ktoś ceni cały czas papierowe książki, to polecam tę lekturę. A zatem te pierwsze prześladowania w I i II wieku wynikały głównie właśnie z tych napięć społecznych, kiedy trzeba było znaleźć kozła ofiarnego, kiedy dochodziło po prostu do napięć, do kłótni, i chrześcijanie cierpieli po prostu jako mniejszość religijna i jak każda mniejszość w swojej społeczności łatwo byli narażeni na, na, na prześladowania. Jest jedno prześladowanie, które warto odnotować. To jest prześladowanie za Domicjana w latach 81-96, które dotyka chrześcijan w różnych miejscach. I w Palestynie w tym czasie administracja cesarska doprowadziła do całkowitego zniszczenia dynastii Dawidowej. Jesteśmy w czasie, kiedy Palestyna jest pacyfikowana, kiedy społeczność żydowska już przegrała wielką wojnę, już Jerozolima została zniszczona, ale jeszcze cały czas cesarstwo rzymskie nie ma tego poczucia, że Palestyna jest już wprowadzona w cały mechanizm administracji rzymskiej i gdzieś te ruchy narodowo wyzwoleńcze, nacjonalistyczne żydowskie cały czas stanowią zagrożenie i wtedy z prostych działań politycznych, które są zawsze skuteczne. Po prostu ugodzono w resztki dynastii Dawidowej, a jeżeli uderzono w resztki dynastii Dawidowej, no to znaczy, że siłą rzeczy uderzono w rodzinę Jezusa. Czyli w tych, którzy wtedy budowali jeszcze judeochrześcijaństwo. Jakub jest bratem pańskim i to jest jeden z pierwszych męczenników judeochrześcijańskich, ale po nim też... Ta poszerzona rodzina, czyli ród, czyli no plemię Dawidowe, włączyło się w życie wspólnoty chrześcijańskiej. Jezus, kiedy zaczął nauczać, wiemy, że nie znalazł dużego uznania wśród swoich. Pamiętamy z Ewangelii ten moment, kiedy jego rodzina przychodzi, żeby jakoś go spacyfikować, jakoś odciągnąć go od tego, co robi. Natomiast po śmierci i po zmartwychwstaniu, kiedy chrześcijaństwo zaczyna się rozwijać, wielu z rodziny Jezusowej dołącza do wspólnoty Kościoła i to właśnie na nich skupia się to prześladowanie. I znowu tutaj wyraźnie widać, że tego rodzaju prześladowanie no nie to, żeby nie miało nic wspólnego z religią, ale nie jest nienawiścią do kultu, nienawiścią do, do religii jako takiej, ale splatają się tutaj te czynniki, religia, polityka, pokój w, na danym terenie, obowiązki Władzy i lęk przed tym, że osoby związane z dynastią Dawidową mogą stać się zarzewiem buntu i niepokoju w prowincji. I z tego powodu zostają uderzeni członkowie kościoła, ale równocześnie właśnie to wszystko, co jest chrześcijańskie, mocno zabarwione jest cały czas judaizmem, a zatem stanowi zagrożenie dla tej prowincji. I równocześnie, kiedy w Palestynie zostaje Zostają prześladowani y, członkowie rodu Dawidowego. To w Rzymie, jako chrześcijanie, są prześladowani, y, no. Ludzie wywodzący się z wyższego stanu, szlachta, moglibyśmy śmiało powiedzieć, z tego właśnie powodu, że ulegają nowinkarstwu i modom żydowskim, ulegają zwyczajom żydowskim. A zatem, tak naprawdę, to jest właśnie ta, to cały czas ten lęk przed judaizmem, przed tym narodem, który jest jednym z najbardziej krómbrnych i upartych narodów w Imperium Rzymskim, nie daje się tak łatwo wpisywać w tą powszechną zgodę innych narodów na panowanie rzymskie, bo domaga się pewnych praw, których normalnie członkowie cesarstwa nie mają. A zatem chrześcijaństwo, zabarwione bardzo silnie jeszcze wtedy judaizmem, staje się elementem kulturowym, który jest prześladowany. I w Azji Mniejszej jeszcze, to też ciekawe, w tym samym czasie prześladowani są milenaryści, Milenaryzm to jest dość szczególna herezja chrześcijańska. Ona też jest mocno zakorzeniona z judeochrześcijaństwem, bo jest to cecha teologii judeochrześcijańskiej. Milenaryzm jest takim głębokim przekonaniem, że zanim Chrystus powróci, nastanie jeszcze tysiącletnie panowanie ziemskie Jezusa Chrystusa. Ślady tego, tej koncepcji znajdujemy w apokalipsie św. Jana, natomiast ona jest tam jeszcze mocno niejasna i oczywiście nie jest tam jeszcze sformułowana w sposób heretycki. Natomiast to przekonanie, że w pewnym momencie pojawi się. Władza ziemska Kościoła, władza ziemska synów Bożych, władza ziemska pomazańca Bożego, ona, ta, ta doktryna, jeżeli ona się rzeczywiście rozwinie w tą stronę bardzo radykalną, staje się w tym momencie po prostu herezją, ale również staje się. Elementem politycznym w, w świecie. Nie tylko czystą religią, czystym wewnętrznym przekonaniem, czy czystą doktryną, ale doktryną, która ma potencjał polityczny. I właśnie ci milenaryści są prześladowani jako zeloci, jako potencjalni żydowscy buntownicy. A zatem to jest koniec I wieku, kiedy zabarwienia. Kiedy prześladowania mają to bardzo silne zabarwienie polityczne połączone z kulturowym. Problem, prześladowania nasilają się w III wieku. Z tego prostego powodu, że Imperium Rzymskie przechodzi bardzo szczególny moment w swoim doświadczeniu. Imperium rzymskie ma kłopot społeczny, panowanie się rozciągnęło tak daleko i objęło tak wiele narodów, że administracja stała się mocno niestabilna. Ilość cesarzy, którzy się zmieniają w tym czasie, i czas ich panowania, czasami po dwa czy trzy lata, pokazują, jak wielki kryzys władzy przechodziło w tym. Wieku cesarstwo. Również w tym miejscu muszę odesłać do innej lektury dotyczącej przede wszystkim cesarstwa rzymskiego i jego historii. Do tego was szczególnie zachęcam. Ja tylko w dwóch słowach nakreślę tę sytuację. No, według historyków problem tego kryzysu władzy, który, z którym boryka się rzymskie cesarstwo w III wieku bierze się właśnie z braku elementu kulturowego, które jednoczy cesarstwo. Bo sama dominacja. Polityczna to trochę za mało, żeby strukturę państwową jeszcze utrzymać. Bardzo potrzebny był ten element, który da jakieś poczucie przynależności kulturowej, i wtedy oczywiście w, w pomoc przychodzi religia. <laughs> oczywiście religia, która dominuje, a zatem religia pogańska i ta mentalność narodów, z których każde ma swoje bóstwo. I idea Rzymian jest bardzo prosta. Chodzi właśnie o to, żeby w tych krajach, w tych państwach, na tych terenach, które dominują Rzymianie przywrócić albo ustanowić dawne kulty rzymskie. Tym, który to zrobi bardzo radykalnie i bardzo mocno, to będzie Dioklecjan, skądinąd bardzo dobry władca, ale wielki wróg kościoła. Ale już decjusz, jesteśmy w roku 250, czyli w połowie III wieku. Bardzo mocno będzie te Elementy wykorzystywał, czyli będzie dążył do tego, żeby wszyscy obywatele cesarstwa oprócz swojej, swoich ulubionych bogów, oprócz swoich własnych bóstw, czcili bóstwa rzymskie. A zwłaszcza jednego ducha opiekuńczego cesarza, tego geniusza Cesarza. I wyda dekret nakazujący wszystkim obywatelom cesarstwa złożenie ofiary na rzecz kuchwale ducha opiekuńczego cesarza, no, co oczywiście spotka się ze sprzeciwem chrześcijan, bo chrześcijanie mogą pójść na wiele kompromisów, ale nie na oddawanie czci innym Bogom. I, te, I ten zamysł z jakiegoś zbudowania jednego miejsca kulturowego, religijnego, które jednoczy wszystkich obywateli cesarstwa, czyli zamysł, który bardzo ściśle łączy religię i władzę, czyli sprawy kultu, bóstwa opiekuńczego, władcy z samą świadomością państwową czy narodową, on doprowadzi do prześladowania chrześcijan, które zadecyduje się bardzo mocno. E, Nasilą. E, z tego czasu mamy bardzo wielu męczenników, tych, którzy odmawiali. Oczywiście mamy też chrześcijan, ale o tym będziemy mówili na następnym wykładzie, którzy w tym czasie upadli. Czyli którzy uznali, że a, dla świętego spokoju, dla ratowania życia, rzucam zewnętrznie kadzidło, ale chwało daj tak naprawdę wewnętrznie samemu Bogu temu, który jest twórcą wszechświata, niech on błogosławi cesarzowi, ale ci, którzy tego gestu się dopuścili, w kościele zostali uznani za tych, którzy się wiary Chrystusa wyrzekli, że taki gest to jest upadek sposobu myślenia chrześcijan, to jest upadek wiary chrześcijańskiej. To tego rodzaju niejednoznaczność w odpowiedzi chrześcijan na taki wymóg cesarza będzie prowadził do, do, do również bardzo negatywnych zjawisk, do schizm, do napięć, do konfliktów, Pomiędzy chrześcijanami, ale o tym powiemy kawałek później, trochę później. Więc w drugiej połowie III wieku zaczynają się te prześladowania kościoła, które wynikają z prób umocnienia starożytnych kultów rzymskich. I one mają raz, są silniejsze, raz słabsze. To nie jest tak, że jest to stała polityka każdej administracji cesarskiej. Wiele zależy od, od władcy, wiele zależy od kontekstu polityki zewnętrznej, wiele zależy od również jakichś pewnie cech charakteru każdego z tych cesarzy. A zatem tak naprawdę z tego okresu, jako wielkich prześladowców, to zapamiętaliśmy trzech cesarzy, czyli Deciusza, Valeriana, który początkowo był całkiem przyjazny dla chrześcijan i nie naciskał za bardzo na ten element Religijny, jako element państwowo -twórczy, ale później, czyli gdzieś pod koniec właśnie lat 50 III wieku wydaje dekrety, które chrześcijan prześladują. Co ciekawe, to już nie są prześladowania wynikające tylko i wyłącznie z tego faktu, że ktoś nie złożył ofiary, ale to są bardzo systematyczne już prześladowania Wspólnoty, bo administracja cesarska prawdopodobnie, właśnie na skutek tych wcześniejszych działań, które. Próbowały wnieść ten zwyczaj składania, powszechny zwyczaj składania ofiar na cześć ducha opiekuńczego cesarza. Zdała sobie sprawę, że jest coraz więcej ludzi, którzy się temu opierają. Że jest cała społeczność, która. Że to nie są jednostkowe przypadki, ale jest pewien ruch, jest pewne zjawisko w, w państwie, na tych terenach, gdzie Rzymianie rządzą, które uniemożliwia tego rodzaju działania. Więc, jeżeli chcemy zjednoczyć państwo. Yy, przez ten element, jakim jest kult bóstw pogańskich, to musimy się rozprawić z tą społecznością. To musimy sprawić, że ilość chrześcijan się zmniejszy, aby zmniejszyła się liczba osób sprzeciwiających się tego rodzaju religijnej polityce i w tym Valerian wydaje już dekrety prześladowcze w kościół jako kościół nie już w poszczególnych chrześcijan dlatego że nie złożyli ofiary ale dąży ewidentnie do osłabienia całej wspólnoty kościoła i w roku 257 wydaje edykt zabraniający kultu chrześcijańskiego i zgromadzeń na cmentarzach, i nakazuje hierarchii, czyli przywódcom kościoła, złożenie ofiary. W jaki sposób się dekretuje tego rodzaju zakaz kultu czy zakaz zgromadzeń na cmentarzach? No, oczywiście prawem antyspiskowym. Czyli zakazem zgromadzeń. Jeżeli ktoś chce zorganizować zgromadzenie, no to musi wystąpić o zgodę. To, 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 to nie jest rzecz nowa, to nie w XXI wieku się zaczęło, że jeżeli chcemy zorganizować jakieś zgromadzenie, to potrzebujemy je zgłosić władzy, żeby miała pewność, że to nie są działania, które mobilizują ludzi przeciwko państwu, ale są to działania zgodne z prawem. I tak samo to dotyczy kultu religijnego, a zatem chrześcijaństwo nie było kultem zarejestrowanym, nie było kultem zalegalizowanym, a skoro takim nie było, to nie miało prawa do zgromadzeń. I wtedy cesarz po prostu domaga się egzekwowania prawa. Jeżeli gdzieś dokonują się zgromadzenia, które są nielegalne, tych ludzi należy zamknąć do więzienia, zakazać im tego i walczyć z nimi. I to, bo tak funkcjonowało prawo. A zatem to nie musieli być tylko nie chrześcijanie, ale ci wszyscy, którzy, którzy się zgromadzili, którzy sprawowali kult, ale nie mieli na to pozwolenia ze strony państwa, nie byli zalegalizowani, mogli być uważani za spiskowców, za tych, którzy się gromadzą po to, żeby spiskować przeciwko władzy państwowej i ginęli jako wrogowie państwa. Z tego czasu, kiedy zakazana była Eucharystia kiedy zakazane było właśnie sprawowanie kultu, czyli odbywanie nielegalnych zgromadzeń, pochodzi bardzo piękne świadectwo o, o chrześcijanach, którzy byli złapani przez urzędników rzymskich. Bardzo możliwe, że jakiś życzliwy sąsiad właśnie doniósł, że dokonuje się jakieś zgromadzenie. A to donosicielstwo kwitło również z tego powodu, że jeżeli ktoś przysłużył się państwu wskazując spiskowców, to był beneficjentem konsekwencji, Czyli mógł przejąć majątek takiej osoby, albo przynajmniej część, bo zdecydowana większość idzie oczywiście na skarb państwa. Ale, żeby usprawnić administrację, to czemu państwo miałoby się nie podzielić z przykładnym obywatelem, który nie pozostaje obojętny wobec antypaństwowych działań grupy nazywanej chrześcijanami? A zatem mamy sytuację, kiedy urzędnik rzymski po prostu zatrzymał chrześcijan i ich przesłuchuje. Z tego okresu prześladowań zachowała się, Dokumentacja rzymska. Rzymianie mieli naprawdę sprawną administrację. Były sądy i przesłuchania, które są dokumentowane, czyli mamy całe urzędowe dokumenty, dlaczego ten czy inny obywatel został skazany na śmierć. A zatem również z tego przesłuchania chrześcijan zatrzymanych z tego prostego powodu, że uczestniczyli w nielegalnym zgromadzeniu w dzień po szabacie, zachowała się, zachował się raport. I tam jest to bardzo ładnie obrazuje. Inny sposób myślenia urzędników rzymskich i chrześcijan. Tam pierwszym pytaniem, które stawia. Sędzia, chrześcijanom, którzy są złapani, jest pytanie, czy uczestniczyli w tym zgromadzeniu. No i oni przyznali, tak, uczestniczyliśmy. W końcu byli schwytani na gorącym uczynku, najprawdopodobniej, więc nawet nie byłoby sensu udawać, że nie byli, że tylko przechodzili drogą i wcale w tym nie uczestniczyli. Uczestniczyliśmy. Drugie pytanie, które zadał, to czy wiedzieli, że jest zakaz uczestniczenia w takich zgromadzeniach? Tak, wiedzieliśmy. I czy wiedzieliście, że karą za udział w nielegalnym zgromadzeniu jest śmierć. I oni odpowiedzieli: Tak wiedzieliśmy. I kolejne pytanie jest zdumiewająco proste: Kiedy urzędnik pyta to dlaczego poszliście? I ich odpowiedź była bo my i tak nie możemy żyć bez Eucharystii. Oczywiście, dla urzędnika rzymskiego, dlaczego uczestniczyliście w nielegalnym zgromadzeniu, zakłada tak naprawdę oskarżenie o działalność antypaństwową. Uczestniczyliście, bo pewnie spiskujecie przeciwko cesarzowi i najchętniej chciałby uzyskać takie wyznanie winy, i to by rzeczywiście usprawiedliwiało wyrok śmierci za zdradę stanu, za działania przeciwko władcy. Natomiast oni odpowiedzieli zgodnie ze swoim głębokim przekonaniem chrześcijańskim, czyli bez tego, co pańskie, bo tak użyli, to Kiria Kon, czyli bez tego pańskiego zgromadzenia, bez dnia pańskiego, bez ciała pańskiego, bez Pana, który się uobecnia w, w tym nielegalnym zgromadzeniu, my i tak nie możemy żyć. I to, to zderzenie się mentalności chrześcijańskiej z mentalnością rzymską jest w tym momencie niesamowicie widoczne. I nie wiem, co myślał w tym momencie urzędnik rzymski. W każdym razie wydał wyrok śmierci. Nie wiem, czy nie uznał tego za odpowiedź, która rzeczywiście pozwala mu stwierdzić, że nie ma żadnej działalności anty, antypaństwowej. Natomiast dla nas jest to przepiękne świadectwo wartości tego zgromadzenia, wartości. Zgromadzenia niedzielnego, Mszy świętej niedzielnej, bo ta jedność z Kościołem, to tworzenie się Kościoła każdego poranka z martwych czyli w dzień po Szabacie, co siedem dni, jest naszym życiem. Bez tego nie żyjemy, bez tego jesteśmy martwi, bez tego świat nie ma dla nas żadnego smaku. Oby to świadectwo męczenników z pierwszych wieków gdzieś nas związało z Eucharystią, że ona ma naprawdę olbrzymie znaczenie, właśnie dlatego, że to jest to kiryako. To jest wszystko to, co jest pańskie. To jest Jego Słowo, Jego Duch, Jego Sposób Życia w Jedności z innymi, Jego postawa, która jest postawą przyjmowania wszystkich, którzy są wokoło. I, i, i Kiriakon, czyli właśnie to zgromadzenie, jest tego znakiem, jest tego sakramentem. Po prześladowaniach, przez Waleriana rozpoczynają się najcięższe prześladowania, które zna starożytność. To są prześladowania przez Dioklecjana. Dioklecjan panuje na przełomie III i IV wieku i, i on rzeczywiście bardzo skutecznie przeprowadza reformę administracji cesarskiej. On wprowadza przede wszystkim rozdzielenie władzy na dwóch Augustów. Jeden August rządzi na wschodzie i to jest ten pierwszy August i głowa całego państwa, ale one zachodnie prowincje powierza drugiemu Augustowi, który ma nad nim, który ma nad nimi czuwać, ale oczywiście w głębokiej jedności z tym pierwszym Augustem. Natomiast obaj Augusti dobierają sobie Cezarów. Czyli tak naprawdę całe imperium rządzone jest przez czterech, i po upływie określonego czasu. Jeden i drugi August podają się do dymisji, to jest niesamowita nowość. W tym momencie dobrani przez nich Cezarowie stają się augustami, i oni mają dobrać sobie Cezarów, którzy przejmą ich urzędy. I ta reforma cesarstwa ona naprawdę była genialna. I ona pokazuje właśnie, jak bardzo zależało temu, kto chciał utrzymać w jedności całą tą strukturę administracyjną, jaką na przełomie III i IV wieku jest państwo rzymskie, jak ważna była ta reforma, jak to było bardzo potrzebne, żeby ją usprawnić. I oczywiście on też sobie zdawał głęboko sprawę, że bez elementu kulturowego. Czyli bez odnowienia kultów rzymskich, to się nie uda. Ten element kulturowy jest też kluczowym elementem. Nie tylko sprawna administracja, nie tylko usprawnienie mechanizmu przekazywania i wyłaniania władzy, ale również bardzo, przynajmniej wzmocniona w znacznym stopniu, jedność kulturowa jest potrzebna cesarstwu. I to, że sprzeciwia się nie tylko chrześcijaństwu to wiemy z tego prostego powodu, że w roku 297 wydał dekret prześladujący manichejczyków. Czyli kult, który czy pewną szkołę filozoficzną, gnostycką, która czerpie z doświadczenia perskiego. Persowie są największymi wrogami Imperium Rzymskiego, a zatem tu znowu nie chodzi tylko i wyłącznie o niechęć do filozofii manichejskiej, do poglądów manichejskich i do gnozy, ale niewątpliwie odpliwie element polityczny tutaj odgrywa znaczącą rolę. Natomiast od 303 roku rozpoczynają się bardzo systematyczne prześladowania kościoła I, ten, i ta machina administracyjna robi to niesamowicie skutecznie, zwłaszcza we wschodnim cesarstwie. W zachodnim cesarstwie ona aż tak skuteczna nie jest, ale sobie, dlaczego sobie o tym za chwileczkę powiemy. Dekrety które wydaje Dioklecjan, żeby zniszczyć wspólnotę chrześcijan są następujące. Najpierw zakazuje sprawowania kultu i nakazuje konfiskatę ksiąg, naczyń i zburzenie kościołów, które funkcjonowały. To jest znamienne, bo to nam bardzo dużo już mówi o tym, że mimo tych wszystkich prześladowań i mimo nielegalności chrześcijanie budowali kościoły. Już wtedy były jakieś domy kościoła, które nie były czysto prywatnymi domami. Ale które były, powstawały już jako pewna własność wspólna, która już nie była własnością prywatną chrześcijanina, który zaprasza do siebie wspólnotę, bo ma posiadłość, ma miejsce, ma warunki, ale to już były warunki, które były tworzone wspólnie przez wspólnotę, żeby móc się zgromadzić i sprawować liturgię. A zatem, mimo tego braku legalności i wybuchania raz po raz prześladowań, chrześcijaństwo do, się rozwijało i do tego stopnia, że miało już swoje posiadłości, miało już swoje budynki jako Kościół. Drugim dekretem, czyli drugim krokiem w prześladowanie, prześladowawczym, to jest aresztowanie przełożonych Kościoła administracja rzymska już wie, że ten ruch jest zorganizowany, że ten ruch ma swoich przywódców, że są biskupi otoczeni diakonami, a gdzieś obok, często na prowincjach, w ich imieniu organizacje wspólnoty sprawują na swoim urzędzie prezbiterzy. I jeżeli uderzano w kościół, to uderzano zawsze w biskupa i jego diakonów, z tego prostego faktu, że tak, funk tak funkcjonowała struktura hierarchiczna, że tuż obok biskupa, jego prawą ręką są oczywiście diakoni, którzy dysponują majątkiem kościelnym, którzy przekazują dobra ubogim, którzy organizują przestrzeń charytatywną, a zatem są tymi, którzy są drudzy niejako po, po samym biskupie. I z tego okresu mamy w różnych miejscach imperium właśnie świadectwa śmierci biskupów albo diakonów, którzy byli prześladowani jako przywódcy kościoła. Kolejny Kolejnym dekretem było, był dekret tolerancyjny dla chrześcijan, którzy złożą ofiary. Czyli ci z przełożonych, którzy zostali zatrzymani, zaaresztowani, a i którzy zgodzą się na to, żeby złożyć ofiarę na cześć ducha opiekuńczego cesarza, cesarz obiecuje wolność. Czyli zasada kija i marchewki doskonale wcielona w życie przez Diokrecjana, czyli ci, którzy pójdą na współpracę, ci, którzy dołączą do tego wysiłku cesarza, żeby kultem pogańskim, kultem bóstw rzymskich umocnić, Jedność państwa. Ci, którzy pójdą na współpracę, gwarantujemy nietykalność. Jesteście wolni, możecie funkcjonować. Ponieważ to chyba mocno nie zadziałało, wtedy cesarz wydał najbardziej brutalny dekret czyli nakazywał karę śmierci. Za tych, którzy odmówią złożenia ofiary na cześć ducha opiekuńczego cesarza, a ten nakaz złożenia ofiary był powszechny czyli każdy obywatel ma złożyć ofiarę. Wracamy do tego dekretu, który wydał wcześniej Decjusz, a kto nie złoży ofiary, ten ma być ukarany śmiercią. I to już było, to już był najbardziej radykalny czwarty krok prześladowań i oczywiście tutaj mamy też do czynienia z wielu upadłymi, bo mimo wszystko to nie jest też tak, że ci pierwsi chrześcijanie to byli niesamowicie gotowi oddać życie w każdej chwili. To były trudne wybory, trudne decyzje. Wielu biskupów w sytuacji, kiedy domagano się od nich wydania ksiąg. Wydawali księgi. To też było odbierane jako upadek, jako utrata wiary, jako współpraca z tym, który działa nie w imieniu Chrystusa, ale jest jego, jego wrogiem. I ten dekret i ta sytuacja, czyli te prześladowania w latach 303-305 prowadzą naprawdę do wielkiej rany w Kościele, do wielkich napięć. I tak jak już zapowiedziałem, o tym też będziemy mówić. Mówić. Diokrecjan abdykuje w roku 305. Jego abdykacja od razu doprowadziła do zelżenia, właściwie już całkowicie prześladowań na zachodzie, natomiast na wschodzie prześladowania trwają i drogi tak naprawdę wschodu i zachodu zaczynają się bardzo mocno rozchodzić. Na zachodzie bowiem do władzy dochodzi Konstancjusz Chlorus, który nie podziela tej gorliwości Dioklecjana i jego Cezara w prześladowaniu chrześcijan. On pewne rzeczy robi, bo, bo musi, ale ewidentnie, jeżeli nie ma presji, nie ma zachęty ze strony cesarza, nie ma nacisku, to on zostawia chrześcijan w spokoju. I na, na Zachodzie po raz pierwszy tworzy się, zwłaszcza w tej konfrontacji z brutalnym działaniem administracji wschodniej, zupełnie nowy sposób postępowania. W takiej sytuacji chrześcijanie, którzy są już postrzegani jako znacząca grupa, coraz częściej pojawiają się jako może jednak nadzieja na zjednoczenie cesarstwa, a nie jako wróg zjednoczenia cesarstwa. I to jest moment całkowitego przełomu. Te lata, które następują po Krecjanie. Bardzo możliwe i Kościół pierwotny to odczuł i rzeczywiście szczerze w to wierzył, że krew męczenników przyczyniła się do tej radykalnej zmiany. Że możliwe, że Kościół był już za duży, żeby tego rodzaju działania zostały państwu wybaczone. Że tam już polało się za dużo krwi, tam już było to zbyt brutalne i to, co miało być niestety jakąś tam bolesną ceną, którą administracja państwa musi zapłacić, żeby sprawnie w przyszłości funkcjonować, czyli prosta y prosta zasada celu święca pewne środki, to już była za duża danina i tak naprawdę prowadziła do, do napięć i tak naprawdę osłabiała władzę państwową. Na wschodzie w każdym razie jeszcze po Diokrecjanie Galeriusz i Maksymin Daja, to są władcy, którzy wtedy rządzą wschodem, kontynuują tą brutalną politykę prześladowczą wobec chrześcijan Diokrecjana, ale równocześnie coraz bardziej tworzy się napięcie między władcą wschodu i zachodu, bo na zachodzie w tym czasie pojawia się władca, który który zapisze się w historię kościoła jako ten, który przywraca chrześcijaństwu wolność czyli Konstantyn Wielki. Konstantyn jeszcze nie raz pojawi się na naszych wykładach patrologii. Polecam różnego rodzaju pozycje, które znajdziecie w bibliotekach o Konstantynie. Ja teraz do pokazania mam szarsa od to jest Konstantyn i Cesarstwo i chrześcijańskie cesarstwo, ale takich pozycji znajdziecie więcej. Zachęcam, żeby poczytać o tej postaci, bo ona dla historii Kościoła ma fundamentalne znaczenie. My na Zachodzie nie czcimy go jako świętego, wschód i prawo Oddaję mu cześć jako świętemu, ale nie mamy czynienia wątpliwości, że dla historii Kościoła ma kolosalne znaczenie. Pierwszą sprawą, którą musimy o Konstantynie powiedzieć, to jest jego wiara osobista, bo to cały czas budzi wiele kontrowersji. Jedno jest pewne, że jakieś doświadczenie duchowe w Konstantynie dokonało się, i ono miało wpływ na jego sposób sprawowania władzy. Konstantyn miał już przykład w domu, bo jego ojciec, Konstantiusz Chlorus, jak powiedzieliśmy, był dość tolerancyjny wobec chrześcijan. Nawet jeżeli nie, nie wspierał to mimo wszystko nie był takim zażartym wrogiem. A zatem Konstantyn miał już pewien przykład innego sposobu myślenia o chrześcijaństwie. Że może ono nie jest jakimś zabobone, może ono nie jest antypaństwowe, może ono nie jest czynnikiem, który rozsadza jedność narodów. Może ono nie jest zagrożeniem nieustannym dla Pax Romana, dla ładu, dla, dla, dla tego dobrobytu, dla tej pięknej rzeczywistości, którą tworzą Rzymianie. I to myślenie jego ojca, Konstancjusza, na pewno ustawiło Konstantyna w zupełnie nowej perspektywie wobec tej wspólnoty, która była tak znienawidzona z kolei u jego kolegów na urzędzie. Poza tym on sam miał jakieś doświadczenia quasi mistyczne. W Galii widział jakiś cud słońca. Do tej pory się zastanawiamy. Mamy o tym świadectwo Eusebiusza z Cezarei w mowie pogrzebowej o Konstantynie. W kilku miejscach w literaturze to się pojawia. Widział jakieś słoń. Które ułożyło się w znak krzyża. Niektórzy mówią, że to był efekt halo zwykłe zjawisko astronomiczne, które ma miejsce na tamtych terenach i bywa obserwowane do tej pory. Natomiast, bez względu na to czy, czy rzeczywiście to miało znaczenie, czy nie, wiemy, że Konstantyn przechodzi od takiego <śmum> zabobonnego wielobóstwa do pewnego doświadczenia religijnego, które starożytność zna, czyli monolatrii byśmy to raczej nazwali. Jeszcze nie monoteizm, ale monolatria, czyli nawet jeżeli są inni bogowie, to cześć oddajemy jednemu i koncentrujemy się na jednym i on sobie wybrał sol invictus, czyli słońce niezwyciężone, bo to najczęściej właśnie słońce przejmowało tą rolę rolę bóstwa, które dominowało wszystkie pozostałe. Jako bóstwo światła, jako bóstwo też jak i światła to i życia. I y Konstantyn wcześniej czy później rozpoznaje w tym niezwyciężonym słońcu Chrystusa i wiarę w chrześcijaństwo przyjmuje. Kiedy i w którym momencie trudno powiedzieć, kiedy on tak naprawdę staje się chrześcijaninem, bo chrzest przyjmuje dopiero na łożu śmierci. To nie jest nic niezwykłego, bo ludzie władzy, ludzie polityki bardzo często odkładali decyzję chrztu z tego prostego powodu, że żeby być chrześcijaninem, wystarczyło być katechumenem, czyli słuchanie nauki, i już było traktowane jako włączenie w Kościół i już dawało to poczucie przynależności do Kościoła. Natomiast chrzest był już decyzją, która wiązała się z, radykalnym zmianą, z radykalną zmianą sposobu postępowania. Po chrzcie już nie bardzo można było grzeszyć. W tamtym czasie zadawano sobie cały czas pytanie, czy jest możliwa w ogóle pokuta po chrzcie. Czy jeżeli po chrzcie ktoś dopuści się ciężkiego grzechu, to czy on jeszcze może wrócić do Kościoła. Czyli też było takie radykalne Wejście w ten sposób istnienia, który nazywamy chrześcijańskim. Po którym już nie można było. Nie było już tolerancji dla niechrześcijańskich decyzji, dla niechrześcijańskiego sposobu postępowania. A zatem odkładano ten chrzest. Młodych nie chrzczono. Monika broniła jak ognia tego momentu, żeby udzielić chrztu swojemu synowi, bo wiedziała, że przed nim jeszcze długa droga do tego, żeby zaprowadził w swoim życiu pobożność chrześcijańską. Augustyn Sam wspomina moment w swojej młodości, kiedy za i to tak mocno, że jego życie było w niebezpieczeństwie. Więc matka zawołała szybko prezbiterów kościoła, żeby ochrzcili jej syna, ale mu się poprawiło i odesłała ich od razu do domu, że nie będziemy go chrzcili, bo pewnie jeszcze nie czas. I Konstantyn, jako władca, też podejmował bardzo wiele decyzji, o których wiedział, że są niechrześcijańskie jego występki są całkiem liczne i śmierć teścia trzech szwagrów, syna, żony, więc, które ma na sumieniu, więc on wiedział, że sprawowanie władzy nie jest łatwe dla zachowania w swoim sposobie postępowania zasad chrześcijańskich, a zatem chrzest odkładał. Natomiast wiemy, że już na łuku triumfalnym, który został wystawiony na jego cześć, kiedy zostaje jednowładcą, kiedy pokonuje swoich maksencjusza i zostaje tak naprawdę jednowładcą, to jest rok 313, kiedy wystawia mu się łuk triumfalny w takiej zwyczajowej maksymie, która oddaje chwałę bóstwu, dzięki któremu Cesarz odnosi zwycięstwo. W tej dedykacji jest napisane, że Konstantyn zwyciężył instynktu divinitatis, czyli nie ma żadnego imienia, jest jakaś boskość, która mu dała zwycięstwo, i to jest bardzo zbliżone do tego przekonania chrześcijan, że Bóg nie ma imienia, że Bóg jest jeden, że po prostu to jest boskość, to jest Bóg i on nie potrzebuje żadnej nazwy. Poza tym też wiemy, że cesarz właściwie już w tym momencie, kiedy staje się Cesarzem nie uczestniczy w kultach pogańskich. Nie składa już pogańskich ofiar, co było znakiem przynależności do katechumenatu. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie był ochrzczony, ale był tylko katechumenem, to nie mógł już uczestniczyć w kultach pogańskich i historia odnotowała taki sposób postępowania i działania Konstantyna, więc możemy zakładać, że był katechumenem. Poza tym też nie ulega wątpliwości, że zaczyna ewidentnie wspierać. Przede wszystkim właśnie ten rok 313 to jest moment, kiedy właściwie dzięki Konstantynowi edykt, który wcześniej został wydany na wschodzie, staje się edyktem obowiązującym w całym cesarstwie, a jest to edykt tolerancyjny. Edykt, który mówi, że chrześcijaństwo staje się religio lecita i ustają wszelkie nadzieje na dalsze prześladowania, na dalsze prześladowanie administracyjne kościoła. A zatem to dzięki niemu właśnie, ten edykt nazywamy edyktem medionańskim, bo on rządzi na zachodzie, Konstantyn jest Władcą zachodnim. Więc funkcjonuje przede wszystkim jako... Jego dwór to jest przede wszystkim Mediolan i tam zostaje ten dekret podpisany przez niego i tam on wtedy dopiero nabiera mocy sprawczej dla całego Cesarstwa Rzymskiego. I ten edykt mediolanski z 313 roku jest edyktem zupełnie przełomowym, bo on kończy ten czas, w którym Cesarstwo Rzymskie prześladuje Kościół jako zjawisko religijne obce i wrogie Cesarstwu. To jeszcze nie jest moment kiedy chrześcijaństwo staje się narzędziem, oficjalnym narzędziem tego, żeby jednoczyć ludy Imperium Rzymskiego. Na to jeszcze trzeba prawie 100 lat, bo to dopiero Teodozjusz po próbie restytucji pogaństwa przez Juliana Apostatę przeprowadzi. Natomiast to już jest ewidentnie znak i Konstantyn ma już tę intuicję, że to w tą stronę powinno pójść. Konstantyn jest głęboko przekonany, że chrześcijaństwo mu pomoże. Zaprowadzić jedność pomiędzy różnymi kulturami, różnymi religiami, różnymi językami, różnymi grupami etnicznymi. Funkcjonującymi w Cesarstwie Rzymskim. A zatem wraz z Konstantynem i wraz z edyktem Medionańskim kończy się ten czas pierwszego pierwszej nielegalności chrześcijaństwa, a drugi, a drugi etap, ten czas, w którym chrześcijaństwo jest postrzegane jako wrogie cesarstwu i zaczyna się ten czas, kiedy chrześcijaństwo jawi się jako potencjalny współpracownik cesarstwa. I relacje pomiędzy kościołem a państwem, Zaczną układać się znowu nie bez napięć, o tym będziemy jeszcze wielokrotnie mówili, ale zasadniczo już w sposób pokojowy. To nie znaczy, że chrześcijaństwo zawsze będzie i każde chrześcijaństwo będzie postrzegane jako wolne. To nie jest również znak, że ustaną prześladowania religijne, bo prześladowania jeszcze będą trwały. Mówiłem o tym, że one są trochę zakorzenione w naszej naturze społecznej. Natomiast to jest czas, kiedy one już nie będą prowadzone administracyjnie przeciwko. Przeciwko chrześcijaństwu jako takiemu, ale one zaczną być prowadzone przeciwko herezjom. Tu już te, w tym momencie to już nie chrześcijaństwo znajdzie się, e, będzie traktowane jako element rozsadzający ład społeczny, ale niektóre grupy chrześcijańskie, herezje, e, sposób formowania władzy, e, doktryny, czy pewne sposoby, czy grupy orga, e, kościoły lokalne, które właśnie mają inne interesy niż cesarstwo. I one będą też prześladowanym Natomiast zasadniczo w tym momencie już wchodzimy w etap współpracy pomiędzy cesarstwem a, a Kościołem. Oczywiście jeszcze sobie o tym będziemy mówić więcej, ale w tym miejscu ja bym ten wykład o kontaktach cesarstwa z Kościołem zakończył. Podsumowując przede wszystkim właśnie tym, że to co chrześcijaństwo wniosło i to co jest najcenniejsze w chrześcijaństwie z tego czasu prześladowań, to sposób reakcji na prześladowania, zarówno przez gotowość do męczeństwa i nieodpłacanie złem za zło, jak i ten wysiłek intelektualny, który próbuje przepracować sposób myślenia naszych oponentów, żeby doprowadzić do pewnego konsensusu, żeby doprowadzić do zgody. I rzeczywiście ten moment, kiedy się ukazuje edykt tolerancyjny, edykt medjunański w roku 313, jest jakimś wielkim, milowym krokiem naprzód dla nie tylko dla historii Kościoła, ale po prostu dla historii. To jest pewien model funkcjonowania państwa bez wykorzystywania religii jako nie wiadomo jak politycznego narzędzia i ten moment jest dobrze gdzieś tam w pamięci zachować. Jeżeli sięgniecie po tekst, to dobrze przeanalizujcie, jak ten edykt brzmiał i niech on gdzieś tam pracuje właśnie nie tylko w naszym myśleniu o przeszłości, ale także w naszym myśleniu o teraźniejszości kościoła. Bardzo dziękuję za, waszą, za Wasze zaangażowanie, za wysłuchanie kolejnego wykładu o ojcach. I zapraszam do dalszego słuchania, do dalszego studiowania, bo naprawdę ojców warto studiować i historię Kościoła dobrze jest znać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.